Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Nowe Motorola, seria G. Tym razem model G30, który do mnie wpadł, czyli no taki prawie, że nie najtańszy. Jest jeszcze Motorola G10, G50, więc tutaj mamy G30, G100. No więc taki trochę średni, niski dół. Jak wygląda, co potrafi ten smartfon? Zaraz sobie pogadamy, zobaczymy, o co chodzi, jak się prezentuje ta G30. Zestaw dosyć prosty, jak na Motorola, jest etui, jest ładowarka, jest kabel. Ładowarka, którą macie na pokładzie, potrafi Wam naładować 15 W, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dokładnie, chociaż nie, sorry, 20 nawet aż. Więc spoko, odnośnie ładowania sobie pogadamy chwilę. Ale cóż, sam wygląd smartfona. Plastik z tyłu, z tego co czuć, rogo Motorola jak zwykle jest czynnikiem linii papilarnych, który możecie sobie zobaczyć, jak działa aktualnie. Przyciskam, teraz trafiłem, nie trafiłem wcześniej, przyciskam, jest rozblokowanie, nie jest szybki, nie jest wolny, jest taki średnio najeżdża, turbo szybkie to nie jest, więc wiadomo. Przy okazji jeszcze mamy rozblokowanie za pomocą buźki, chociaż chyba jeszcze tego nie skonfigurowałem, więc użyjemy sobie czynnika linii papilarnych, więc też to mamy w zestawie. Smartfon, jak widać, nie jest jakiś może wielki, jeżeli chodzi o rozmiary, to też przeważnie jest, dosyć szczerze mówiąc, na plus. 6,5 cala, ekran o nazwie Max Vision, odświeżanie 90 Hz, więc spoko, to już w takim tańszym smartfonie 90 Hz spoko. Działa to, jak widać, potestuję, zobaczę, później się wypowiem odnośnie samego działania tego smartfonu. Odnośnie samego ekranu jeszcze 1600x720, czyli 261 ppi, rozdzielczość, no szczerze mówiąc, niezbyt wielka. Ekran IPS TFT LCD, czyli no taki standard. Jeżeli chodzi o współczynnik proporcji, mamy 20:9. Odnośnie ekranu jeszcze widzicie, oczywiście jest łezka. Mamy tutaj oczywiście aparat. Sam smartfon, co mamy w środku? Snapdragon 662, czyli 8-rdzeniowa jednostka, wsparte 6 GB pamięci RAM w końcu. Poprzednie jakieś serie G9 i tak dalej, te 4 giga, no to nie robiło to w ogóle roboty. Teraz mamy 6 giga, zobaczymy, jak to się sprawdza. Mam nadzieję, że w miarę jakoś sensownie. Zobaczymy, potestuję, oczywiście dam Wam znać. Grafika Adreno 610, więc no oczywiście występuje w dwóch wersjach. To jest taka, bym powiedział, pewnie bardziej kobieca wersja, czyli Pearl Sky, jeszcze jest oczywiście czarna, Dark Pearl, tak się nazywa według Motorola. Na pokładzie mamy baterię 5000 mAh, no to spoko, to jak najbardziej też jest na plus. Zobaczymy, ile to będzie wytrzymywało, działało. Cóż, sam wygląd smartfona, spoko, jest mini jack, jest dodatkowy mikrofon, wejście, o, coś się tłukę, sorry. Jeżeli chodzi o karty SIM, to już widzimy, że mamy jakąś uszczelkę, czyli coś odnośnie wodoodporności będzie. Rozwiązanie hybrydowe, dwie karty SIM w formacie nano, bądź jedna SIM-ka i jedna micro SD, jeżeli chodzi o karty pamięci. Możemy sobie to tutaj rozszerzyć. Ile to ma w ogóle na pokładzie? 105 GB wolnego, czyli 128, jeżeli chodzi o kwestie pamięci. Od dołu mamy głośnik, szkoda, że tylko jeden USB typ C, mikrofon, lewa strona power, głośność i, jak się można domyślić, przycisk do asystenta. Ekran, no taka dosyć duża, na tyle brudka, góra trochę mniejsza, więc tak sobie to tutaj nam Motorola rozwiązała. Jeżeli chodzi o sam system, co my tutaj mamy na pokładzie, jeżeli dobrze kojarzę, Android 11. U Motorola przynajmniej to jest o tyle spoko, dokładnie 11. Fajne i ciekawe, że prawie dostajecie zawsze czysty Android, więc często te smartfony dzięki temu ładnie i fajnie działały, co też widzicie praktycznie tutaj, to co być powinno, to widać, jeżeli chodzi o same ustawienia, dodatki oczywiście od Motorola, czyli tutaj ten widget, ewentualnie aplikacja Moto, gdzie no, konfigurujecie wiele rzeczy związanych z tym smartfonem, czyli gesty, szybkie latarki, czyli można sobie gdzieś tam coś ruszyć, włącza się latarkę, jeśli dobrze pamięć nie myli. Zawsze warto sobie to, jeżeli nabywacie smartfon, otóż to tego producenta, przejrzeć tam aplikację, już nieraz o tym mówiłem. Tu się praktycznie nic nie zmienia, ale fajnie, że to jest. Oczywiście od lewej strony to, co lubię, czyli jest Google. Tutaj mamy aplikację, ja już coś tam poinstalowałem, bo wiadomo, trzeba będzie potestować sobie ten smartfon. Wstępnie w miarę działa to fajnie i płynnie. Jasność maksymalna, jak widzieliście, minimalna, no bardzo minimalna, maksymalna. Myślę, że mogła być trochę większa tak na pierwszy rzut oka, ale zobaczymy, sprawdzimy, jak to nam
wyjdzie w testach oczywiście. Co dalej w samym smartfonie? Myślę, że to co mamy z tyłu. Mamy tutaj praktycznie 4 oczka plus diodę doświetlającą, czyli jak można się domyśleć, mamy 4 aparaty. Główne 64 megapiksele technologii Quad Pixel. Oczywiście obiektyw 8 megapikseli ultra szerokokątne 118 stopni, dodatkowo 2 megapiksele macro vision i 2 megapiksele do głębi. Główny aparat światło 1.7, szeroki obiektyw światło 2.2, kolejne obiektywy, czyli do makro i do głębi światło 2.4. Wchodzimy w aparat, czyli aplikację do robienia zdjęć. Widzicie, dopiero odpalone. Zobaczmy sobie, co tu możecie zrobić, jeżeli chodzi. Nie będziemy na razie chcieli tego patrzeć. Mamy oczywiście zdjęcie makro, mamy 0.5, czyli szeroki kąt. Mamy zdjęcie standardowe. No i teoretycznie przyrasta do aż do 8-krotnego zoom cyfrowy, więc tak to wygląda w przypadku otóż to tej Motorola. Co tu jeszcze ciekawego możemy sobie porobić? A tu jest link do zdjęć Google, to nas nie interesuje. No, przejdźmy tutaj do innych opcji, co możemy zrobić, jeżeli chodzi o ten smartfon. No to kolor spotowy, czyli to co zawsze było w przypadku Motorola, wycinek, panoramy, jakieś filtry, 64 megapiksel, czyli zdjęcie w takiej rozdzielczości. Zdjęcia są też nocne. Zobaczmy, no tylko w standardowej jakby rozdzielczości możecie to sobie cyknąć, jeżeli chodzi o kwestię nagrywania. No to też nagrywamy tak samo jak tutaj widać, jeżeli chodzi o kwestie związane z foto, co my tu mamy, jeżeli chodzi o jakieś ustawienia, jak my tu możemy sobie zrobić rozmiar zdjęcia, aparat do selfie, ustawienia, gdzie tu jest odnośnie możliwości nagrywania. Aparat tylny, coś czekajcie, chyba trzeba pewnie przejść, może zobaczmy tutaj. Rozmiar zdjęcia HDR-u możecie sobie skorzystać. Dobra, dobra, dobra. No co, ciekawostka, nie widzę ustawień odnośnie, jeszcze raz przejdźmy sobie do filmu, odnośnie kwestii związanych z nagrywaniem. Nie, sorry, to będzie pewnie tutaj, nie no dobra, to jest tylko zdjęcie, no dziwne. Nie ma jakby wsparcia żadnego w temacie, jeżeli chodzi o coś ustawienia, chociaż teoretycznie mamy Full HD 3060 klatek, makro jakieś też w 30 kratkach można nagrywać. No ale będę musiał to rozgryźć pewnie, gdzie to się przyłącza, bo jak na chwilę obecną, może gdzieś tutaj, no nie. Aparat trybny, aparat do selfie, no i cóż, no praktycznie, dobra, nie będziemy się w to głębiać. Pocykamy, zobaczymy, potestujemy, zobaczymy jak ten smartfon wypadnie. No niestety głośnik jest tylko jeden na dole, szkoda, chociaż w tej cenie stereo, no to raczej by pewnie nie było. Bluetooth 5.0 oczywiście na pokładzie NFC jest, czyli możecie płacić zbliżeniowo Wi-Fi w standardzie 5 giga i 2, 4 do standardu AC, czyli jest tak jakbyś powinno, wszystkie GPS-y, tematy związane z tymi rzeczami są na pokładzie. Oczywiście jest etui, które w miarę fajnie oczywiście pasuje. Ciekawe, że ona się tak trochę podświetla wtedy na niebiesko, delikatną jakby kolor łapie. On nie jest, może jest pewnie przezroczysty, ale taki plastik trochę wchodzący w niebieski, więc no sobie tak to wygląda. Dostęp oczywiście fajny, dzięki temu jest do czytnika linii papilarnych. Oczywiście kabel jest, ładowarka, o której mówiłem. No i w sumie tyle. Ja biorę się za testy, sprawdzimy co ta Motorola potrafi, jak działa, jak ogarnia, czy można na tym fajnie pograć, czy można na tym fajnie porobić zdjęcia. No zobaczymy. Rozdzielczość może nie za duża, chociaż nie kuje na razie w oczy tak wstępnie, że nie mamy tutaj nawet Full HD, tylko no wiadomo, proporcje i rozdziałka robi swoje, no ale wiadomo, pewnie dzięki temu może być w miarę bardziej ogarnięty, szybszy, mimo Snapdragona, którego tutaj ma. Dobra, macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć, piszcie w komentarzach, ja biorę się za testy. No i cóż, na dzisiaj tyle. Motorola G30, z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!